Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmujemy się przeładowaniem łąki, którą kupiliśmy. Właściwie to była pierwsza dzierżawa, którą wzięliśmy, więc teraz przeładowajemy. No bo wiadomo, już jest nasze. Mam tu plan podłączyć. Wiadomo, to jest też moje. Więc planuję tutaj zasiać. Spore pole kukurydzy, bo tutaj jest 73 ary i tutaj jest 92 na pół, to jest 46 ar, więc ponad hektar kukurydzy tutaj nie będzie, tak na szybko liczę, więc powiem szczerze, że trochę tego będzie w tym sezonie, kukurydzy ogólnie. Ale tutaj kukurydza będzie typowo na kiszonkę, więc zobaczymy, jak na kiszonkę, mówię, na ziarno. Kiszonka będą mniejsze kawałki, a tutaj będą te większe, właśnie ten kawałek będzie na ziarnówkę, więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Ja cofam sobie po prostu tutaj, jak widzicie, z tego względu, żebym musiał na jedną, to się mówi, na jedną skibowinę robić tutaj orkest. Wygodniej później będzie w razie, bo mi się już pokiczkały guziki. Dobra, lecimy. No ja później po prostu lepiej to ogarnąć, wiecie, uprawić to wszystko, żeby po prostu się później nie musiał remediować. Miałem zjechać tutaj leżówką, ale stwierdziłem, że jeżdżę na razówę. Zobaczymy, co to wyjdzie finalnie. Nie wiem, tego jeszcze nie próbowałem na razówę chyba orać. Nie, przepraszam, orałem przy domu. No a to była obrotówka, tu jest zagonówka, tam był trzyski, bo wypuk z John Deere'em, który był właśnie wynajmowany w pierwszym sezonie, w pierwszym roku, można powiedzieć. O, tata zamienił naszego łotusika tutaj, jak on się sprawdza. Case ogólnie jest spięty z już wodynem, tego względu, że muszę jeszcze wypchnąć obornik. No już nie chciałem odpinać tego balastu, mnie to ma ten usus. Ma czas, ma miejsce, śmieję miejsce, ale no jest po prostu wolniejszy niż właśnie tamten, więc po co mam tam kombinować. Dwa takie same ciągniki o tej samej mocy, więc czy ten to i tak będzie jedno paliwo, to prawdopodobnie spalą, więc już w ogóle już nic mi to nie robi. Ja bym na zewnątrz, z tego względu, że on to chyba go nie widzi, po prostu lepiej to orał i dlatego. Tak naprawdę na zewnątrz, nie mam w środku, ale powiem szczerze, będzie dość, mówię, dość duże pole, może nie tak duże jak tamte w poprzednim sezonie, w poprzednim roku, o, nie wiem czemu w sezonie, ale wiecie, o co mi chodzi, a ja wiem, że w tamtym roku, kukurydzy, no w tym roku będzie mniejsze, a no, to ziarnówka jest, mówię, te mniejsze kawałki robię na, mniejsze kawałki robię właśnie na kieszonkę z kukurydzy, na kieszonkę, a tutaj będę robił właśnie ziarnóweczkę. No i tak to właśnie jest. Ogólnie w poprzednim odcinku wzięliśmy dzierżawę i myślę, że teraz muszę też poza tymi nagraniami sobie ogarnąć te dzierżawy, a obcinać te trawy, pozbierać, zrobić tam siano. A tutaj właśnie się przy domu, że tutaj bliżej robić to w pyzmę. To zrobiłem z tą stawą tutaj, która była. Proszę Państwa, zrobiłem to, że rzuciłem sobie to do małych naszych cielaczków. Świeża trawa, raczej nie powinna im zaszkodzić. Lekko przemienięta już, bo dwa dni leżała, więc myślę, że będzie w sam raz na to, żeby skarmić. Raczej mówię, schwacić się im powinny, schwacić. I nic nie powinno być im, więc tutaj po prostu rzuciłem, tak? Bo stwierdziłem, że i tak nie mam czasu dzisiaj nagrywać aż tak mocno, ale inaczej, nie miałem pomysłu co nagrać, bo praktycznie przyjechałem z pola, ogarnąłem się i dopiero znowu dzisiaj trochę mocniejszy, prowadzić rozpoczęcie. Rozpoczęcie sezonu łąkowego, czyli pierwszy pokos traw.
rozpoczęty. Do tego jeszcze musiałem dołować sobie kwerdzę, więc no, jechałem dopiero gdzieś po 7 godzinie wieczorem, więc wiecie, się ogarnąłem, tutaj przygotowałem i mogę sobie teraz sobie spokojnie to nagrywać, więc dlatego tak mogę powiedzieć spontaniczny taki odcinek. Czekajcie, ja sobie może z kwiecień no i tak sobie otworzę trochę bardziej może drzwi, trochę przelewu, bo będzie lepszego, bo trochę, powiem szczerze, kwiecień, ale gorąco jak jest, więc jak tam trochę będzie tego przelewu. I wiecie, od tego silnika też grzeje mocno, więc trochę, jak to się mówi, klimatyzacji naturalnej mi starczy, otwieram sobie drzwi. No i szczerze, fajnie się sprawdza ten usłys, powiem lepiej jak case, bo case przy case podnosił się cały płuknie w pewnych momentach. Tutaj na szczęście jest tak, że on jest fajnie dopasowany. Nie wiem, czy to puk, a czy ten usłys jest tak fajnie zrobiony, czy właśnie puk jest tak bardziej spasowany z usłysem, bo nic praktycznie go nie podbija, żadnego korpusu, nic odkładni. Więc teraz jest naprawdę fajna robotka. Jeszcze jak się dzisiaj uda, to jeszcze zrobimy sobie pole pod ziemniaczki. Bo dzisiaj będę chciał jeszcze ewentualnie chyba ziemniaczki sobie jeszcze zasadzić. Chyba, że jeszcze wiecie co? Zrezygnuję się chyba z tym ziemniaków. W przyszłym sezonie pójdziemy ziemniaki. I zobaczymy. Albo braki, zobaczymy, bo tutaj miałem zużyta ziemia, więc może braki też by były w miarę dobrą alternatywą, tak? Tutaj może by spotki byśmy dostawali, nie wiem, zobaczymy. Za te braki, nie wiem, będą to nie te czasy, ale poważnie zawsze można, tak? Pod tym względem zobacz, trochę wyprostował, bo trochę tak mi troszeczkę nie tak poszło jak trzeba. I ten właśnie to ranie trochę monotonia, bo teraz wiecie, teraz sobie zawracać i jeździć na sobie kotwą, ale myślę, że będzie troszeczkę lepiej to będzie później uprawić, tak? I tak muszę z kimś pogadać, kto ma bronę aktywną i przyjechać bronę aktywną, jeszcze wszystko przejechać, zobaczyć jak to wszystko finalnie wyjdzie, i powinno być wszystko git. Miałem tak nie robić, miałem zrobić jak w życiu realnym u siebie, czyli wjechać talerzówką, ale przyjechać talerzować, jechać broną aktywną i miałem właśnie ale po prostu tutaj powiedzę, bo tak w życiu realnym zrobiłem, podważyłem się i to spore kawałki, cała kukurydza, praktycznie każda, co tam na razie w aktualnym stanie mam zasianą, to miałem wszystko bezrokowe, no tak raczej na razie prawie uproszczonej, czyli wpadła talerzowa, wpadła brona aktywna i była zasiana to kukurydza bez wysuszenia ziemi, z tego względu, że nie wiadomo jaki rok będzie, nie chcę ryzykować i po drugie chcę sprawdzić, czy uda się w tym roku tak zrobić kukurydzę, czy właśnie strzelę sobie w kolano i pójdzie mi 7 patyków w nos, czy może jednak nie i coś z tego będzie. Jestem ciekawy po prostu tego, trzeba trochę innowacji wprowadzać. Wiadomo, 7 patyki dużo, bo tam wyszło na razie prawie 8 hektara kukurydzy i jeszcze tutaj na dzień dzisiejszy mam zasiane z pół hektara gdzieś na oko, tak plus minus liczę, na 40. Czekam, może pojechał tak sobie zawracał, bo trochę szybciej by było, bo trochę zamrożonie to wychodzi. I to mamy jakieś około 9 hektarów. Jeszcze mi zostaje hektar 82, 40 jeszcze do zasiania kukurydzy, więc to jest po kieszonki, bo wiecie, na kieszonki, ale tutaj to mi się jakaś podkreśla, bo to jest blisko budynku. Tam wszystko było właśnie na jeżała, była 5 km stąd i wszystko na kieszonkę kukurydza. No jestem ciekawy, czy takie coś wypali. No, jeśli się nie wypali, to się nie dowie człowiek.
Tak sam tutaj miałem tak zrobić, ale żeby broni aktywnej nie mam. No to tak nie mogę sobie zrobić i elegancko doprawić. Tak jak właśnie tam. Tylko właśnie musiałem wpaść pługiem i musiałem właśnie teraz to właśnie elegancko muszę przeorać. Później sobie tam pożyczę broni aktywną, jeśli ktoś będzie miał, jeśli nie, to muszę się grać talerzuchą. Starężować to jeszcze podejrzewam, bo wiadomo, że chciałem nie doprawić tak się elegancko pługiem. Tak jakby się chciało. Więc czekaj, jak teraz tak zrobił. By było 7, tak? Jest 14. Tak jest. 19. To będzie może jechać jednym, bo tak 7 na godzinę, zobaczymy. A Ziusu sobie daje radę, więc tu nie mam co panikować. Ładnie sobie włożę, co idzie. To później w atakę z X-Zone. Robiłem, że to jest katastrofa jakaś. Brzydko to wygląda. Właśnie 9 na godzinę to będzie SMS. Idzie na sesji Lubina. Wiadomo, pamię tego nie od... Nie udłużę, czy to łamy łąkę, czy łamy wszystko. Ale tak fajnie wygląda, tak można było tak fajnie z kibominę elegancko, jak tam demokowałem. Kuzynia kolał. I ma się łąkę. Powiem, taka skibowinka fajna wyglądała. W łące, miała fajna ziemia. Może nie jakaś tam... Czy jakieś tam cudownej jakości, ale no tak jedzin nie było. Czekajcie teraz, tak? Tylko szybciej pojedziemy, bo trochę nas tu się raz. Noc zabita. I będziemy w nosie. Pyk. Doktor, no kurwa, trzeszczy. Usłyszę. No i taka 7, no właśnie, nie tam kombinować, nie będę pieków zmieniał. I tak będzie już. Też będzie dobrze. Ogólnie puk zajebisty, zajmie się tym pukiem ciąże. Powiem, że długi czas jeszcze ten puk będzie, bo jednak szczerze, puk, przeskoczenie z puga dwójki, zagunówki na czwórkę, zagunówkę, tu już jest naprawdę świat aluzie. Piękna sprawa. Zajebie się to może. No dobra, no gotówka byłaby, podejrzewam, dużo lepsza, tak? Byłby na jeden... Na zagon by elegancko połowałem. Czy no, bo wiecie, na... No, sobie obracał tylko kropki. Póki by miał już elegancko, ale tak to... Jednak trzeba się tutaj trochę naprępić, ale... Nie jest tragicznie, tak? Mówię, no z trójki zwykłej godziąc gej na taki... Puk. Mogelnotu, to jest tak już jest zajebisty przeskok, bo i tak to nie jest puk też grudziącki, tylko czwórka, tylko już trochę taki bardziej lepszy moim zdaniem. Nie mówię, że polskie pługi są złe, ale no to taki puk mi się tutaj trafi wtedy. No i fajnie, akurat z tym pługiem się udało tego case'a wtedy kupić. Naprawdę jestem w szoku, a teraz fajnie widzicie, usłyszycie sobie radę, daje radę. W 100% bez żadnych problemów, tak samo, więc mówię tutaj długi czas ten puk nie będzie wymieniany, no bo i tak zajebiście szybko robota idzie. Chciałbym tak stopniowo robić, żebyśmy mieli czwórkę, dwójkę, czy później trójkę i czwórkę. No to może aż tak bym tego nie odczuł, tak jak teraz to widzę, to jest już różnica kolosalna. Ale wy to, wiadomo, bo o coś to chodziło. Chodziło o ten rozwój, który no, jest, a tym bardziej, że jest to rozwój dość, że nie taki szybki, bo to już jest 83 odcinek bodajże, jak się nie mylę, no ale na pewno po 80 odcinku już jest, gdyby nawet, to gdyby nawet, no, to jakoś tam też by się za mocno nie, moim zdaniem nie rozwinąłem na tym gospodarstwie, więc no takie. Tempo jako takie jest utrzymane i co? U mnie jedynie co musiałbym pewnie wymienić, a to pewnie też za 2-3 sezony dopiero,
to pewnie będzie pierwszą inwestycją, to będzie beczka. Beczka do gnojowicy wraz z rozrzutnikiem. No, chciałbym już coś mieć innego, coś lepszego, ale czy to się uda, ciężko stwierdzić. Bo beczkę szukam gdzieś już, szczerze, dziesiątki jakieś. Dziesiątki, bo nie chcę się jakoś tam bawić z tymi mniejszymi beczkami, chyba że jakaś fajna beczka znajdzie się w miarę fajnych pieniążkach. Jakaś siódemka, ósemka najpierw pasowała tutaj. Ten ciągnik, czy pod case'a, czy pod te obecne ciągniki, tak? No to trochę lepiej by było. Ale zresztą gnojowica to jest takim tutaj mankamentem przez oborę, że się tego nie chce wywozić. Dlatego praktycznie trzeci sezon, bo czwarty sezon już tej gnojowicy nie rozdawamy. Chyba zdawaliśmy tylko gnojowicę tutaj na gospodarstwie. Nie wiem. Raz chyba, się nie mylę. Raz tylko właśnie zlewaliśmy gnojowice i tylko tyle, no bo tak naprawdę to dać mi tam ta obora. Nie da się z tej obory powyciągać gnojowicy. To jest właśnie taki mankament. Ale co zrobić tym wszystkim. Takie życie. Taki budynek się trafił. Myślę, że nowa obora już będzie troszeczkę bardziej wyposażona. Bo jest tam zamiast tak, żeby tam gnojowicy trochę więcej wchodziło. Zrobić tam po prostu, może nie po całości, ale już powie obory właśnie, żeby tam był zbiornik na gnojowice. Ale tak idealnie wyjdzie, no to wiadomo, to są pieniążki, które... Tak, to są koszty, które też trzeba wliczyć, tak? Właśnie taką obłokę, która będzie postawiona. A na teraz wiecie, jeszcze jest tak, piecień, to mam tak. Muszę zwiedzić prawie na pyzmę, zrobić siano, pelki. Muszę jeszcze zasiać kukurydzę, muszę zasiać sobie soję, ubin. Więc no tutaj mamy co to jeszcze ogarniać pod tym względem, więc tutaj trochę jeszcze odcinków będziecie mieli, nie wiem czy z kukurydzy będziecie raczej mieli jeden odcinek, jeszcze muszę się dociąć na kieszonkę, bo tego jeszcze nie zrobię, ma to już ten chwilę moment, dwa kawałki są tam jakieś. Tragedii nie będzie, chociaż powiem szczerze, że też się ogólnie starałem się tego żyta nie zniwelować i nie dołagać, bo naprawdę jest rzadkie. Czy to będzie sens mi wozić to na pyzmę, palić paliwo i ścinać? Wycinać? Nie wiem, zobaczymy. Jak to finalnie wyjdzie, jak nie to tam dojedziemy, padniemy. Poprawimy i załamy i zasiejemy tam kukurydzę bezpośrednio, bo trochę pochnicę będzie i będzie git. O to w tym wszystkim chodzi, jednak wiecie, też podkład pod zboża też musi być fajny. Więc tam tylko poszedł bolnik na wierzch. Po przy talerzowaniu pewnie i byśmy załarali i pewnie tylko tyle by było. Tak mi się zdaje, żeby chyba była najlepsza opcja. Pod tym względem fajnie, bo tak mamy już. A Jezu, ja miałem jechać na jedną stronę, a jeszcze teraz naokoło. No dobra, dobra, jak się nie zrobimy, tak będzie. No tu się zakręciłem i trochę lipa. No trudno. Ale już żeby czasem to tak lepiej tak załatwić, niż mam później tam się kum nakręcić. Tak czy tak, to i tak będzie dobrze. Jakoś tam mówię, dobawimy to rodną, aktywną i też będzie miarę dobrze. Tak czy... Ale mówię, troszeczkę tutaj lipę zrobiłem. No co zrobić? No co zrobić? Nic się nie da tego. Nie da nic się z tym zrobić, proszę Państwa. Tak człowiek się zakręcił, że jednak zrobił i tak inaczej niż chciał. Ale czy tak źle będzie? Myślę, że nie. Bo i tak to mnie będzie tylko... No, pierwszy sezon tak trzeba. Pierwsze taką kawka na łące. I wtedy będzie ten. Ale powiem szczerze, że tak liczyłem te łąki położę orać. Chodzi mi dokładnie tamtą, że jest ścięta. A podejrzewam, że chyba tamta łąka jeszcze zostanie.
na gospodarstwo. Chyba na gospodarstwo. No chodzi mi o gdzieś w użytku zielony będzie. Do tych zielonych. A całą pójdzie, no bo tu mamy takie fajne pole, które można połączyć. Można było złączyć i coś więcej z tego pola wycisnąć. Tam na razie nie da się nic zrobić. Z tego względu, że tam jest taki mankament. Zresztą wam pokażę. Patrzcie, chodzi mi. No to jeszcze pół biedy, bo już teraz będzie ładny taki kawałek. To jeszcze trzeba nie przeorać i tutaj będzie trzeba sobie elegancko zrobić, bo tutaj też jest moje. Ale patrzcie, tak jak tutaj, nie taki tutaj ten kawałek. Moim zdaniem ładny w oprawie, bo teraz żeby to wyorać, poorać. To szczerze, nie mam nawet pomysłu jak. Co do czego? Nic tutaj na ziołka będzie, dopóki nie kupię jakiegoś kawałka, będzie żary kawałek, ale jak będzie żary, to też może mieć granicę, więc czy inaczej, muszę mieć miedę, więc tutaj też nie mogę już być nie poszaleć, a wiadomo, tutaj najbardziej klarownym kawałkiem to byłby ten kawałek, bo to jest 2 hektary, będzie żarzyć go przy pewnie kwocie 160 tysięcy. Tak coś tu jest, 160 tysięcy będzie. 164 tysięcy. No to nie jest jakoś tanio, a najpierw pasowało, żebyśmy mieli dwa kawałki, więc 134 plus ten. No to macie 240 tysięcy. No to już ten kawałek byśmy kupili, byśmy mieli już spokój, tak? Bo tu byśmy mieli. Hektar 78 i to by był. 2,24. Czyli też podobnie. Nie, nawet nie. Tu by było mniej. Więc nie wiem, no zobaczymy. Ale nie wiem. Na razie tutaj łąka zostanie. I trochę to przełamam i wszystko będzie dobrze. A w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to ciepłe w górę komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na następnym odcinku. Na razie. Cześć.